to stało się rok po śmierci Macieja Damięckiego. Syn od razu zwrócił się do ludzi. Maciej Damięcki zmarł w listopadzie 2023 roku. Ojciec znanego aktora miał 79 lat. Mateusz Damięcki nie ukrywał swojego smutku i od początku informował ludzi o szczegółach związanych z sytuacją. Teraz nie zapomniał o tych, na których aktor mógł liczyć podczas podejmowania się ostatnich artystycznych wyzwań. Te podziękowania poruszą nawet tych, którzy zazwyczaj nie są skłonni do wzruszeń. Maciej Damięcki zmarł pod koniec 2023 roku. Syn nie kryje wzruszenia. Maciej Damięcki zmarł dokładnie 17 listopada 2023 roku, w wieku 79 lat. Jego syn, znany aktor Mateusz Damięcki, informował o tym fakcie w swoich mediach społecznościowych. Teraz za ich pomocą postanowił podziękować ludziom, którzy pomogli ojcu w czasie ostatniego projektu. Ten właśnie zaliczył swoją premierę. Kochani, mój tata zagrał główną rolę w pięknym filmie Cisza Nocna. To był ostatni jego film. Widziałem ten obraz. Na takim specjalnym pokazie, prawie rok temu. Już po tym, jak tata odszedł. Trudno jest mi pisać, jakie wrażenie zrobiła na mnie Cisza. A przede wszystkim, jakie wrażenie zrobił na mnie mój tata, przekazał na początku komunikatu. Mateusz Damięcki wzruszony ostatnim występem taty. Syn aktora wyjawił, że tata jest w filmie świetny, choć ma się wrażenie, jak gdyby nie był w nim do końca sobą. Ten arcyciekawy paradoks, pozwalający aktorom powoływać do życia postaci całkiem obce i nowe, często odmienne od ich rzeczywistego wyglądu i ich natury, jednocześnie będące integralną ich częścią. Zastanawiał się. Mateusz zachęcił do kupowania biletów na seanse, a także zwrócił się do ekipy filmowej odpowiedzialnej za projekt. Dziękuję wam za to, że byliście przyjaciółmi dla mojego taty, że dbaliście o niego na planie i że mógł wziąć udział w produkcji, która zapisze jego obraz i wrażliwość w pamięci wielu ludzi, mam nadzieję, bardzo wielu ludzi, podsumował. Mateusz Damięcki otrzymuje liczne komentarze. Są jednoznaczne. Ludzie w komentarzach nie kryją emocji. Cudowny aktor, bardzo szkoda, że już go nie ma wśród nas. Pozdrawiam serdecznie, ma pan świetne geny po tacie. Film widziałam wczoraj na festiwalu w Gdyni. Kreacja pana taty jest mistrzowsko rewelacyjna. Trzeba przyznać, seans będzie powodem do wielu wzruszeń.